Natalu! Windstorm Echo w lesie teraz, w miarę normalny Heros. Może, ale pewnie to jest, ja wam mówię, że to będzie tak. Im bardziej będzie troll Heros, tym łatwiejsza będzie gra. Im będzie mniej troll, tym będzie trudniejsza. Tak coś mi się wydaje. Dzisiejszy łowidaście klocki będą, nie wiem. Może nam pod koniec, na pół godzinki. Gość gra na midzie Malzaharem z barierą. To trzeba się nie szanować. Naprawdę. Smutno. A ja w sumie mogę z W zacząć. Windstorm Echo. Wiesz, to od nich ta gra wyszła, nie? To oni też są pojebani. Ja tam ogólnie te Chińczycy, Japończycy, to APM w takich grach to mają niesamowicie wysoki, nie? To jest aż chore. Jak czasem są takie statystyki, co ile tam razy klikną na padzie i tak dalej, to Japońcy to są pojebani w to, nie? Dziwnie się trochę dżungluje tym Echo w momencie, kiedy nie ma attack speedu jakiegoś mocniejszego w runach. 0.6 AS-u. Wziąłem chyba attack speed, ale... Ta. Ona pewnie w ziemi, o Boże, Windy. Ile nienawiści, stary. A mogłoby być Windy top 1, nie? Tylko nie śmiga. Czy byłoby pewnie już top 1? A ja bym był szczęśliwszym człowiekiem pewnie. Jak król beduiński. No kurwanska. Taki, no nie taki tragiczny ten clear w sumie. A to ja miałem Windy podobnie akurat. To są najgorsze sorty takich kurew szkolnych właśnie. Nauczycielskich. Ja tak miałem, coś ma tak, ja tak miałem z przedsiębiorczości. Najbardziej bezużyteczny chyba przedmiot, jaki w ogóle istnieje w szkole, w technikum, przynajmniej informatycznym, który no jest na, co prawda, na egzaminie zawodowym, ale tylko tam trzeba go, nie wiem, jest parę pytań bardzo łatwych generalnie z tego przedmiotu.
nie przepuściła z kolei w klasie, nie? Za nieobecność. Nie miałem rok wjebany przez nią. A najlepsze jest to, że potem sobie ogarnąłem, w sumie i tak no ogarnąłem, no. Było tak, że byłem chory, więc potrzebowałem nauczania indywidualne. Miałem nauczanie indywidualne i potem ta rura jebana musiała do mnie przychodzić do domu, to nawet kawki nie dostawała, nie? Zdarzało mi się otworzyć drzwi tak po 15 minutach. Jaka wtedy była wściekła. Przedsiębiorczość, Kimoto. Useless as fuck. No to Lu, adelante. No liczyłem, że może sklikamy, no nie wyszło, niestety. Na automatach są fajne triggery w ogóle. Ale to jest Horny niesamowite odpowiedzialne swoją drogą. No Savnex bez sub, ja się dziwię skąd kurwa raptem jest 95 subów ze 120, nie? Widzowie nie szanują. Streamera. Plebejuszy grają. O, że to jest Kasadin i Kasadin ma łatwą w miarę przeżywalność, no to zajebiste, trudne combo Malzahara. Wyzędziam. W lesie znowu udar, a ja właśnie zwojstowałem sobie E, nie? Jeden jest par ucieczkowy. Leci wkurwiony uder, coś czuję. Albo i nie. Major. First turret nasz. So bad. No, mówiłem, że jako to będzie w miarę spoko gierka. No Kasadin, wierzyłem w ciebie. Zachwaliłem i co? Twój bombki strzelił.
Ogólnie asasini w dżungli teraz fajnie daje radę. No i takie trzeba pewnie typu Uder, czy tam mocniejsi bruzerzy. Faj, Uder. Chivana jest zajebiście mocna, grałem. No, no mówiłem się chyba na tym, że jestem odpowiedzialny robotę. Fiora, can you let me get levels, please? Powiedział, że chyba się gościu pojebał. This is how we say hello. Zwika, bo... Czekasz na Assassin Jana, bo na pewno daje radę. No kurwa, letality Jana, nie? YOLO. Zrobię to. No jak widać, łopata... Mało kto to robi aktualnie. Popracowali się. Bardzo niskim zresztą, więc taka trochę załamka. Tak, sensor. W razie nie ma nic nowego. Ale kurwa pomyślał jebany, nie? Ajajaj, to się rzadko zdarza. Nie wiem, sensu. To zależy od tego, jak się będzie hajs sypał. Na razie się w ogóle praktycznie nie sypie, więc... Gram w LOLa. Staryjkę gram i elo. Ale z drugiej strony też ile było puzo takich, co operatorzy dźwigu kurwa go wyjmowali z kabiny 3 promile, nie? Też jest magia, nie wiem jak ci ludzie to robią. Ja najebane to nawet w LOLa nie mogę grać, nie? Eko to chyba Hindus? Nie, to jest dziecko, które ukradło czas w Indii. Ja mam pełne staki tego attack speedu. Pełne, nie? Ja mam tak mało AF-u. What the fuck? Też nie mało. No ale w sumie tak, z drugiej strony dziwić się na trzeźwo bym tam nie wlazł. To też prawda. Coś w tym jest! Jako to syn Zielana? Chrono Shift? A, no da, Lucian do pierwszy czarnych został okradziony, nie? Jak mu teraz żonę zajebą. Do latarki. Ciekawe było to, że Rakan pomyślał i czekał z Charmem do końca, nie? Że nie mógł zerkować. No, rzadko zdarzają takie jak.
Let's make them notice. Tak to smiley. Silence. Silence. For fucking sake. Silence. Jakbym dał tam radę zerkować, ten kwadrat zrobił. Uwielbiam. To jest tak niewiarygodnie rakowe w lidze, że Riot stwierdziło, że usuwa mechanikę Silence'a. Po czym wyjebali Silence'a ze wszystkich assassinów, którzy mieli Silence, a zostawili wszystkim najbardziej rakowym supportom i tak dalej AOE Silence. To jest chore, nie? Akurat. Myślę, że on tu będzie biegł. A no Kasadina to nam tylko rozerwie, nie? Znaczy tak, ale chodzi o to, że jest rakowy niesamowicie AOE Silence, tak? To jest coś, czego nie powinno być. No, skoro usuwamy mechanikę silence'ów, to kurwa usuńmy ją po prostu, wrzućmy coś innego zamiast te silence'y, a nie zostawiamy kurwa AOE silence'y. Fiddlestick, Blitzcrank, na przykład Blitzcrank to ma silence, który po prostu przerywa channeling, tak? Ale... Seko jest such a pussy, no i się typie zreportuje jak nic. Płacze gość, kurwa, żeby dać mu wyfarmić level, a potem płacze, jak wskakuje w teamfight i dwie osoby zabije. Anyway, co ja mówiłem o tym? O czempionach, że... Po czym zostawiają najbardziej najbardziej rakotwórcze z rakotwórczych, nie, silence'ów, bo to są AOE silence'y, którymi ciężko jest nie trafić po prostu. Nie wiem, na przykład, tak jak macie silence... Tak jak macie silence Soraki, tak? Nie dość, że ma instant channel cast. Naprawdę instant channel to jest mega cancer przy takim spelu. Tym bardziej, że Soraka kładzie instant ten spell, to jest raz. Tak, no mówię, instant raz. No proszę bardzo, finally coś się dzieje. 10 dodatkowo Smileya. Dziękuję bardzo Smiley za donate. Pamiętam, że nisko stary, dzięki wielkie. Na przykład... Silence Soraki, już chuj na przykład Silence'em Cho'Gatha, którym tak też się nie da nie trafić jakby, bo jest za duży po prostu. I też jest rakowym. Ale Silence na przykład Soraki to jest dla mnie nieporozumienie, bo o ile Cho'Gath Silence ma, który się jeszcze kastuje, tak Soraka kładzie yellow, nie? I Silence leży i nic nie może zrobić. Gości rzuca pod nogi, zasięg kurwa na 1/3 linii i nic nie może zrobić, nie? No nerfiłbym. Normalnie, nerfił. Już wolałem starą Soraka, która leczyła i sobie manę zwracała. Chociaż 3/4 z was to pewnie nawet nie pamięta. To bo nawet takiej Soraki nie zna. Korci mnie liczbę, no Morelka może. Może liczbajnik. Oleję Morelkę, potem za nie pojadę. Najlepsza runa na czaka, już ci plus mówiłem. Dark Harvest lub Predator. Electrocute jest strasznie słabe.
Nie mam jednej znienawidzonej, ja mam całą jakby grupę znienawidzonych, takich stricte znienawidzonych postaci bardzo. Takich wybitnie rakowych dla mnie. Z reguły supporty. Supporty lub tanki. Takie stricte tanki, które po prostu są over bufnięte jakby, nic ich dalej Ryto nie rusza. O kurwa jebana mać! O, na przykład takiego jebanego gówna nienawidzę jak Malzahar, no Boże Święty. Jebane kurwa zwierzę. Granie Malzahar, gameplay Malzaharem, stawiasz małpę przed komputerem. Klikam przyciski kurwa, no pierdolę, świetny. Uwielbiam, świetny heros. Nienawidzę postaci point-clickowych, bardziej w tą stronę bym poszedł, że nienawidzę postaci, które są point-clickowe właśnie, tak jak takie gówno kurwa, jak ten śmietnik grający Malzaharem, no nienawidzę, nie? Play skill required, zero, nie? Requires. Zero po prostu, zero! Jeszcze ktoś wpadł na genialny pomysł, żeby point-clickowemu championowi dać tarczę, która odbija spele. No tak jak ten, Malzaharowi, no błagam. Ale postacie maszujące prawe to już tam chuj, bo postacie maszujące prawe z reguły jesteś w stanie jakoś normalnie outplayować, bo postacie, które maszują prawe są z reguły glass kanonami, które nie mają najzwyczajniej żadnych konkretnych cc-ków, tak? Mają jakieś, nie wiem, mechaniki omijania speli czy coś, ale nie mają cc-ków, patrz na przykład Mastery. A graj sobie na takiego Malzahara, no nieważne czym grasz, to jeżeli nie masz QSS-a, to jesteś w dupie, siema Lighter, bo gość po prostu wciska jeden klawisz i cię zabija, no to jest wylew. A granie na Malzahara w ogóle na midzie to jest dla mnie totalny rak, ja nienawidzę na to lane'ować, bo gość po szóstym po prostu fleszuje w ciebie zerką i zabija cię dżungler, no. I nie masz na to żadnego counterplayu, bo w tej minucie nie będziesz miał odpowiedniego sprzętu, żeby się przed tym wybronić, tak? A, ten Rengar będzie płakał ze Stunnobem, bo... Nie, mam mu, rozumiem, do końca gry dać szansę wracania do gierki, tak? Bo go nie było 8 minut w grze. No dla mnie, no nie wiem, no 11 level goś ma, to już wrócił, ale... Wystarczy mieć peceta, który działa i tyle, nie grać w grę na kurwa kawałku ziemniaka. No tak spleśniałego. Znaczy akurat to, że nie ma QSS-a dla AP czempionów, to jest dobre, bo gdyby mieli QSS-a i zonie, to asasini na przykład AD czy czempiony AD by wylewu dostawały. Jakby jeszcze APK-ery mieli mieć QSS-a, no nie wiem, co to daje mi to. Tak, no ale nawet jak grałeś po coś jak starym APSZAKO, to nie byłeś w stanie kogoś zabić na jedno E, tak. Inaczej, nie miałeś hard CC-ka. Też jest różnica. Mi nie chodzi o damage tych czempionów, mi chodzi o trudność wyłożenia... trudność wyłożenia combo takim Malzaharem, gdzie oni jeszcze zautomatyzowali mu to combo, więc tak naprawdę
Nawet nie, chyba nie trzeba wciskać większej ilości klawiszy niż jeden. Żeby wyłożyć properly combo Malzaharę na ten moment, co jest chore moim zdaniem. Akondzio. Nawet jeżeli nie wyłożę tego pełnego damage'u, wciskając po prostu R-kę, to wyłożę zajebiście mocnego CC-ka, no jeżeli jakikolwiek target jest odizolowany, no to gość to elo, no jest martwy, tak? O ile stary Malzahar był całkiem fajny, bo faktycznie trzeba było podejść wręcz, mieć szybkie palce, wyłożyć pełne combo, żeby zmaksymalizować damage, całkiem fajnie to wyglądało. Tak Malzahar po reworku, no dochodzący żart. Tomorrow's the last of my worries. I finish what I start. Śmietnik jebany, Boże Święty. Jedzie Rengar, zabójca, zabawa. Oh my god. Rengar jakie zły biegnie, no dobra, pa, pa. Rus, spierdoliłeś tym Rengarem? Zechciało ci się? Teoretycznie tak było Sosiek, ale i tak prawie każda osoba grająca Malzaharem wciska po prostu ten jeden jebany klawisz, czyli R. I to jest wszystko, co goś musi zrobić tak naprawdę, no. Jebany bullshit. Tak samo w teamfightach. W teamfightach żaden praktycznie Malzahar nie wykłada pełnego combo, bo w teamfightie chodzi tylko o to, żeby on zlokował danego czempiona. I na tym się kończy rola pana Malzahara, tak? On może już wtedy zdechnąć nawet, to nie ma znaczenia. Byleby w odpowiedni target wcisnął kurwa te klawisze. Ten jeden klawisz tak naprawdę. Chodź kiciuś. Śmietniku kurwa słaby, chodź tu kurwa. Chodź kurwa. Gość jest tak mierny, że nawet nie rzucał bolą we mnie, jak uciekał, nie? To jest tak zwany whole new level bycia gównem. Tak mi w głównej mierze chodzi o trudność czempiona, no. Jakąkolwiek. Po prostu tutaj trudności nie ma. To jest chujowe. Kurwa, ten czarny. Wstrętny. Rakan to jest też taki kolejny champion, kurwa, Rakan, nie? Też nie wiem, kto to wymyślił. Ktoś w Riocie wymyślił Rakana, to chyba za dużo kraku pali. Kolejny wspaniały heros, kurwa, który jest supportem, ma 3 chyba dasze, jest nieśmiertelny, healuje, czarmuje AOE, nie wiem. Na bocie, jak mam grać na Rakana, to mam ochotę dożnąć grę. Kiedyś tak było z Blitzcrankiem.
człowiek grający mainujący AD carry, no dostawał kurwicy na blitzcranka, no bo to jeden randomowy hook, tam chwila nieuwagi i był koniec. Ale do, aktualnie definicja raka to jest rakam. No. Ja to tak Rabadona może zapierdolił na last hitem w sumie. To biednemu zabroni bogato żyć. Cześć, Rudobrody. No, ale tak samo z takich na przykład wybitnych raków ligi, bo są takie raki, a są takie wybitne raki. No na przykład wybitnym rakiem ligi na midzie to jest Lux. Razem z Malzaharem. No jakiej dostaję kurwicy jak gram na Lux? Gdzie gość po prostu sobie stawia warda, albo ma gdziekolwiek jakąkolwiek wizję. I wciska po prostu jebane combo z Fog of War'a. I zabija dowolny target, bo champion jest sam w sobie też spierdolony. I jego bazówki to jest chodzący żart, no. Tak a propos jeszcze rak championów. Już pomijam fakt CDK na R-kę u Lux, nie? Chore gówno. Eko nie, no jako trzeba, znaczy Eko nie jest trudny, ale jako coś tam musisz umieć pograć trochę. No akurat nie jest taki wybitnie łatwy champion. No na wyższym, ale jak pikniesz Eko i zagrasz chujowo, no to będziesz gównem, no. Dużo w meczu nie zrobisz. Ole mnie Twitch rozerwał. Mieliśmy po prostu turę wziąć. No dobra, Rabadona. A co mnie to plus top chodzi? Na życie też może dostać perma i nie ma to dla mnie znaczenia. Na co klocek się nie da? A, na Orianę lejnować. Nie, no akurat na Orianę się da, tylko też można dostać wylewu, bo Oriana ma mały mana kosty, a bardzo mocno połkuje, nie? Więc też jest ciężko akurat. Ale Oriana nie jest takim łatwym czempionem, wbrew pozorom. Lux ludzie grają z barierą na midzie, co jest też w ogóle podwójnym rakiem, bo zrobić coś na Lux na midzie z barierą... Zabić to jest dramat. To przychodzi late game i RK co 25 sekund, nie? Po 1000 damage'u. Uwielbiam. Grałbym. Ale lafidowane eko też jest zjebane, nie? Chodź tu ty cipo. Ja pierdolę. Rengar, kurwa. Tonight we hunt. No tak, oni tam w ogóle... Ja nie wiem dlaczego oni w pewnym momencie na Lux wprowadzili taką bzdurną zmianę, że jak ona zabija, to ma CDK R-ki o 50% zmniejszony. Dramat. Totalnie poroniony pomysł, nie?
Ja zdążyłem zonić kliknąć. Ku poleciało, a za mnie nie poleciała, nie wiem, tym kurwa cudem. Dobra, Morello Mikom. 666 AP, nie? Check this out. Piękne. Malza wykonał outplay, wcisnął R, nie? No i to jest to, o czym mówiłem, no. Ja jestem w stanie wypierdolić cały ich team tak naprawdę solo. Przy aktualnym feedzie, chuj, gościu wciska R. Jestem wyłączony z gry, nie mam, nie? Ginę po prostu, nie? No ale rip, no, gierka wygrana. No ale jako to mówiłem, to... Normalny champion, normalne granie, tak? No nic jakby trudnego. Teraz będzie chyba Eliska, tak? Więc git good. Nic trudnego akurat. Schrengar tam zapłakany. Krokodyle łzy, no, 45 tysięcy damage'u. No jako jest łatwy akurat w miarę do grania. Znaczy łatwy, no. Parę rzeczy trzeba ogarnąć, ale jak się paru mechanik tam nauczy, ogólnie zagrań tym czempionem, to jest stosunkowo łatwe do grania, ale to mówiłem, tak tutaj raczej przy tym to nie będzie problemu. Jestem ciekawy, jak wypadnie Eliska teraz na nowych runach, bo Eliska była mocna przez w sumie dwa sezony. No i jestem ciekawy tej Ewki po reworku, bo nie zagrałem jeszcze po reworku, więc nie wiem, jak ona wygląda. Zobaczymy, no zaraz się będziemy przekonywać, zresztą serdecznie odcinek następny już niebawem na kanale.